Witajcie na kanale Statystyki z Ameryki. Jest piątek u nas, 15 kwietnia 2022. Godzina bardzo wczesna, bo jest 4:30 rano. Piątek to w Ameryce praktycznie największe święto w roku. Także wielu ludzi ma wolne. Ja niestety jeszcze muszę do roboty, dlatego że zarobiony jestem zresztą jak zawsze, niemalże. Także na samym początku chciałem Wam życzyć zdrowych, spokojnych, wesołych świąt wielkanocnych i przede wszystkim spokoju, o który coraz bardziej trudno. Dostaję od Was wiele pytań na niesamowitą ilość tematów. Tak to chyba można po polsku powiedzieć. Sorry. Coraz gorzej mówię po polsku, bo po prostu nie mam z tym językiem na co dzień styczności i staram się to kultywować, ale jest jak jest. I jednym z takich powtarzających się tematów jest, żeby powiedzieć, co tak naprawdę się dzieje w gospodarce i na czym to wszystko polega. Ja powiem Wam tak, cytat będzie. Freeman kiedyś powiedział, ten od ekonomii, że gdyby ludzie zrozumieli chociaż trochę, na czym polega współczesny bankowy system światowy, to rano następnego dnia byłaby rewolucja. Tak to jest po prostu, jest taki wielki przekręt. I nie jest tajemnicą, że ci to trochę mają pojęcia i trochę są w temacie, wiedzą, że taki system tych banków centralnych trwa. Określono ileś czasu, jest to od tam 45 do 70 lat i potem trzeba jakoś wojnę zrobić, jakiś reset, żeby to po prostu na nowo ustawić i potem, żeby znowu to szło starym torem i żeby można było drukować pieniądze. Ja mówiłem w odcinku, chyba to był 181, dwa lata temu, jak mnie pytaliście, co ja sądzę o tym, że te rządy drukują pieniądze. To nie rządy drukują pieniądze, to banki centralne dla rządów, które rząd musi oddać z nawiązką, czyli z procentem, których to właśnie obywatele muszą zapłacić i dlatego rządy mogą wydawać bezkarnie ile tylko chcą, bo wiedzą, że te pieniądze musicie oddać wy, a nie oni. Dlatego jest to taka bezlimitowa karta kredytowa i dlatego to jest największe zło tego świata w tej chwili, dlatego że te banki centralne nie są kontrolowane przez nikogo. Ostatnio Kennedy chciał trochę wrócić do złota, żeby dolar był oparty o złocie. Jak to się skończyło, to wiecie. Znaczy on wrócił i wciągnął do złota, o czym niewielu ludzi wie. I po tygodniu, po jego śmierci zostało to wszystko odwrócone. I dalej to się tak ciągnie. Także o gospodarce nie będę mówił, bo to jest tak długi temat, że trzeba było ze 4 godziny przynajmniej wykładu, ale polecam Wam Artura Kalbarczyka z dnia dzisiejszego streama on miał. Albo jakiś film, albo to był stream. Nie wiem, bo przy kawie oglądałem. Także warto posłuchać, bo on mówi praktycznie, co tu się u nas wyrabia i co się na świecie wyrabia. I można powiedzieć, że w 99% się z tym zgadzam. W kryzysie już jesteśmy i to nie zależy, to nieważne, czy jest wasza firma, czy wy jesteście w dobrej kondycji finansowej. Jeżeli wasi klienci będą mieli kłopoty i jeżeli wasi dostawcy będą mieli kłopoty, to spowoduje, że wy będziecie jak między młotem i kowadłem i też będziecie mieli kłopoty. Przykład chociażby u nas, prowadnicę Bluma zamówiłem rok temu, bo lubię mieć na zapas. Wszyscy mówili o leaning production, że odchudzanie produkcji. To jest BS, leaning production, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Trzeba mieć zapasy w kluczowych miejscach, które są najbardziej newralgiczne. I mówię, prowadnice i zawiasy przyszły mi, które zamówiłem rok temu, ale nie wszystkie rodzaje mam tych prowadnic teraz na staku, bo po prostu zeszły.
I zamówiłem kilka dni temu i dostałem dziś rano, odczytałem maila, że przewidywany czas wysyłki to jest November 2, znaczy 2 listopada mogą wysłać. Teraz z 15 kwietnia do 2 listopada. Wiem z praktyki, że to będzie 20 listopada, bo zawsze 2-3 tygodnie jest jeszcze potem obsuwy. Także jak ja nie będę miał prowadnic, to ja nie będę mógł robić mebli. I po prostu czasami to jest strasznie frustrujące. Jak sobie z tym radzimy? W tej chwili to pożyczamy jeden drugiemu stolarze, którzy robią to i ja mam z kilkoma kontakt i ja mam na przykład dużo 20 jedynek prowadnic, bo zamówiłem parę setek rok temu i im pożyczam, oni mi pożyczają te krótkie. Oczywiście na bieżąco cały czas, jakiś czas były zamawiane, więc te prowadnice będą teraz przychodzić i jakoś tam może się uratujemy. Ale mówię, to jest tylko taki symptom, że my w kryzysie już jesteśmy. Złoto teraz niby jest na poziomie 2000 dolarów za uncję. Ci, co mówią, że to wszystko jest zmanipulowane i rynki światowe, giełdy są zmanipulowane, sterowane ręcznie, mówią, że złoto, żeby było na takim poziomie wolnorynkowym, powinno mieć za uncję 40 tysięcy. Zobaczymy, w jakim pójdzie to, w jaką pójdzie to kierunku, dlatego że walka o to, kto będzie ten kryzys kontrolował i kto będzie po kryzysie układał świat finansowy, trwa u nas bardzo mocno i to widać od najniższego szczeblu w Stanach do najniższego. Także mam nadzieję, że to będzie bezboleśnie, aczkolwiek człowiek nie sznurek wytrzyma wszystko, tylko ile razy. Także mówię, ludzie mnie pytają o temat, o te fałszywe flagi tak zwane, że te prowokacje. To było, zawsze były prowokacje. Zawsze ktoś wiedział lepiej, że tak powiem, i chciał ułożyć życie innym, a przy okazji ułożyć sobie lukratywne interesy. Dziś mija 110. rocznica zatonięcia Titanica. Ci, co jeszcze niedawno byli uznawani za teoretyków spiskowych, tak jak Wielki Reset jeszcze 2 lata temu, 2,5 przed pandemią, to media wszystkie mówiły, że to są spiskowe teorie i że to... A teraz oficjalnie na forach światowych przywódcy mówią, że nam potrzebny jest Great Reset, wielki Reset. Także okazuje się, że te teorie spiskowe okazują się prawdą i na przykład przecież cały ten bałagan, żeby nie powiedzieć gorzej, zaczął się po tym, jak w nocy uchwalili w 1913 roku Bank Rezerw Federalnych w Stanach, czyli bank centralny, który nie jest ani federalny, to jest prywatna korporacja, żeby mogła drukować pieniążki bez limitów i mieć z tego nieograniczone, praktycznie nieograniczoną władzę, bo to rozlazło się jak karaluchy na cały świat. I żeby to było możliwe, to oni zatopili Titanica. I wiadomo jest, kto zatopił Titanica, którzy banksterzy i ich kolesie, ale nie będę mówił, bo nie chcę mieć do czynienia ze smutnymi panami albo jakiegoś tam samobójstwa popełnić, także... Ale ci, co chcą dotrzeć do informacji, to mogą dotrzeć, tylko po co? Nikomu się nie chce, dlatego że to było, właśnie na tym to polega, że zainteresowani ich dzieci wymrą, a kolejne pokolenie, who cares? Także tak to się właśnie odbywa. No i te banki centralne mają w zasadzie nieograniczoną władzę, bo jeżeli można drukować bez żadnej kontroli, bo nad tym nikt nie kontroluje. Jeżeli ktoś mówi, że rząd kontroluje jakiś, to jest po prostu BS, to nie ma takiej opcji. Oni drukują ile chcą i kiedy chcą, żeby mogli przekupić kogo chcą, dlatego to tak wygląda, jak wygląda.
No ale czasami to już jest tak po prostu taki duży ciężar tego wszystkiego, że to się załamuje i dlatego jest potrzebny ten wielki reset im, żeby to ustawić na nowo. To jest tak jak przy, załóżmy, że babka ugotowała taką wam powiem jak gdyby anegdotę. Babka ugotowała wspaniały rosół. No i spróbowała, no i jest wspaniały, wspaniały rosół. Dlaczego rosół? Bo ja kocham rosół i sam gotuję rosół. I żeby rosół był dobry, to musi być na wołowym i na kurczaku. Ale anyway, przychodzi matka i zaprosiła koleżanki i patrzy, jest rosół. Mówi, no tak, ale zabraknie na obiad dla rodziny, a koleżanki przyszły wcześniej. No to dolała tam 2 litry tej wody. No i poszła się szykować, zanim koleżanki przyjdą. Przyszedł facet z kolegami ciachnąć flaszkę, no ale patrzy, jest rosół, ale mówi tak, no dla rodziny i ten jeszcze koledzy dolał drugie 2 litry tej wody. I ten rosół się rozwadnia i na końcu to nie ma w ogóle smaku z początku. I tak samo jest z tym systemem, że jeżeli on był wprowadzony w 1913, to na początku ludziom się wydawało, że o, że to jest super. Jak potem w 71 odeszli od standardu złota, żeby już w ogóle nikt ich nie mógł kontrolować w niczym, to ludziom się wydawało, o, moje zarobki rosną, moja wartość mojego domu wzrasta. To nie wzrasta, to jest iluzja pieniądza. Po prostu inflacja, te dolewanie wody powoduje, że tego rosołu jest więcej, ale to jest, nie ma nic wspólnego z tym rosołem. Tak samo te pieniądze, które miały jakąś wartość i było to sztywne, oparte o jakieś metale kolorowe, czy to o złoto, czy o coś innego, to jeżeli jest tego dużo, to po prostu trzeba więcej tych drukowanych papierów, żeby dany produkt uzyskać. I zawsze powtarzałem, że w latach 70. przed zdjęciem dolara ze standardu złota, za uncję złota, za jedną uncję złota można było w Nowym Jorku uszyć sobie garnitur u Armaniego. Teraz też za jedną uncję złota można kupić i uszyć sobie garnitur u Armaniego w Nowym Jorku. Tylko że teraz to kosztuje 2000, a kiedyś kosztowało to $30. Także i to, ta iluzja pieniądza, że ludzie niby mają więcej, że zarabiają więcej, a to jest zawsze pogoń taka, że te drukowanie tego pieniądza, te dolewanie tej wody do tego rosołu jest szybsze niż podnoszenie zarobków ludzi. I okazuje się, że potrzebny jest wielki reset, bo po 50 czy po 70 latach ogólnie ludzie tak zubożeją, że w latach 50., 60., jeszcze w 70. w Ameryce było standardem, że była tak zwana housewife i że amerykańska rodzina miała przeważnie troje, czworo dzieci. Facet tylko pracował, nieważne jaką miał posadę. Jedna osoba pracowała i była w stanie utrzymać to wszystko. Teraz dwie osoby pracują, Amerykanie przeważnie mają jedno dziecko, statystycznie niektórzy dwoje, nie mówię o tych, co tam przybywają i tak jak wszędzie za pieniądze robią dzieci, żeby dostać od rządu, tylko tak standardowa, normalna rodzina i oni mają pod górkę cały czas. Praktycznie średnia klasa w Ameryce przestaje istnieć. I dlatego, żeby ludzie się nie załapali, o co tu kurde chodzi, dlaczego tak jest, potrzebny jest wielka wojna, wielki reset. I jak jest wielka wojna, to nikt nie myśli wtedy o ekonomii, tylko każdy ma na głowie zupełnie coś innego i to jest tak jak w cyrku. Tutaj wam pokazujemy, że jest wojna, a tam szacher macher robimy sobie nowy system finansowy. I tak to się właśnie odbywa. Mam nadzieję, że mi tego filmu nie zdejmą i nie będę miał kontaktu ze smutnymi panami przez to. Anyway, jeszcze raz. Zdrowych, wesołych świąt. Spokoju. Zapraszam, będzie link na dole do dzisiejszego nagrania pana Andrzeja Kalbarczyka.
nie wiem, czy imię nie pomyliłem, jeżeli już, przepraszam. I zdrowia to najważniejsze. I niech moc będzie z wami.